Na naszej hali wielofunkcyjnej, hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, posiadamy system katapult Clear Sky. Jest to system zbudowany z 18 anten umieszczonych na ścianach naszej hali. Dodatkowo mamy 14 nadajników Vector 7 najnowszej generacji wraz z koszulkami Vector Elite. System ten pozwala z dokładnością do 10 cm monitorować pozycję zawodnika i przemieszczanie zawodnika sportów halowych, m.in. tak jak w dniu dzisiejszym koszykówki, w czasie rzeczywistym, podczas treningu, meczu czy zawodów sportowych. System pozwala trenerowi czy trenerowi przygotowania motorycznego dostosowywać parametry i zmieniać, modyfikować bądź zdejmować zawodnika z treningu na podstawie realnych danych dostarczanych przez system właśnie w czasie rzeczywistym. Dodatkowo monitorowanie obciążeń treningowych można stosować permanentnie, porównywać dzień do dnia, mecz do meczu, trening do treningu, ćwiczenie do ćwiczenia. System jest wysoce konfigurowalny, to znaczy możemy dostosować zarówno bandy, tak zwane thresholdy, prędkości, wartości przyspieszenia i wiele innych zmiennych do danej dyscypliny pod życzenia trenera przygotowania motorycznego. Możemy raportować wyniki ze względu na pozycję zawodnika, całej drużyny, ze względu na daną część treningu, czy daną minutę treningu. Wszystko jest wysoce konfigurowalne. Ciekawostką jest fakt, że system też posiada opcję rozszerzenia do wersji Catapult Vision, gdzie będziemy mogli synchronizować obraz wraz z danymi motorycznymi i takie inwestycje także chcemy podtrzymać w najbliższym czasie. Bardzo się cieszymy, że koszykarski Śląsk chce z nami tutaj współpracować. Aktualnie jesteśmy w fazie pilotażu, a niemniej uważamy, że na pewno część treningów, szczególnie tych o wysokiej intensywności, warto by było przeprowadzać na naszej hali wielofunkcyjnej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu, także jesteśmy tutaj do dyspozycji koszykarskiego Śląska w zakresie innych naszych laboratorium, czy biomechanicznych, czy analizy składu ciała. A misją Akademii Wychowania Fizycznego jest służyć tutaj sportowi, rekreacji, ludziom, którzy zajmują się kulturą fizyczną i chcielibyśmy taką współpracę tutaj z koszykarskim Śląskiem także podjąć.